Witam serdecznie ponownie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa, jest z nami profesor Włodzimierz Gut, wirusolog. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry państwu. No, kilkanaście tysięcy przypadków już dziennie zakażeń, ponad 100 wypadków śmiertelnych osiągnęliśmy. No, parę tysięcy osób już w szpitalach. No i to mniej więcej połowa tego, co było o tej samej porze w zeszłym roku, ale jednak bardzo dużo jak na to, że jesteśmy jednak w dużej mierze zaszczepieni. Co gorsza, i to wiem to po swoich przykładach bliskich osób, chorują już osoby zaszczepione. Chociaż przyglądając się niektórym przypadkom, no to osoby, które przechodziły jakieś cięższe choroby lub od zaszczepienia minęło sporo czasu, więc można powiedzieć, że istnieje pewna prawidłowość. Ja w podobnej sytuacji, będąc zaszczepiony, mając dużo przeciwciał, nie zaraziłem się, jak ktoś inny się zaraził. Jak rozumiem, naszą wiedzę musimy uzupełnić nie tylko o fakt szczepienia, ale też z badania realnej odporności po tym szczepieniu. Tutaj mamy pewien problem, bo realna odporność nie na zakażenie, bo zakażenie to jest wejście wirusa do organizmu i dotyczy każdego, przed tym chronią bariery fizyczne. Realna odpowiedź to jest odpowiedź pamięci i odpowiedź komórkowa. Przeciwciała są dopiero ostatnim elementem, wykładnikiem, że odpowiedź miała miejsce, ale niekoniecznie wysoki poziom przeciwciał oznacza, znaczy wysokie oznacza. Niski poziom może być powiązany z silną komórkową, która też daje ochronę. Z tym, że komórkowej nie mierzymy, ponieważ testy są nie do wykonania w masowych ilościach. Czyli jest możliwe, że ktoś się zaszczepi, zachoruje. Jest możliwe, że ktoś, kto ma niski poziom przeciwciał, w tej samej sytuacji nie zachoruje, bo ma, można powiedzieć, trochę inny rodzaj odporności. Przeciwciała są tylko jednym z elementów, które nam mówią, aczkolwiek jeżeli ktoś ma bardzo dużo tych przeciwciał, no ja badałem się przedwczoraj, miałem stukrotność powyżej normy, to jest, zdaje się, bardzo dużo, 100 razy powyżej normy, to w tej samej sytuacji raczej ma niewielkie szanse na zachorowanie. To znaczy nawet może zachorować, tylko przejdzie to w sposób łagodny. Ten organizm jest przygotowany na zakażenie, potrafi się obronić. A jak z możliwością zarażenia tych osób, które słabo chorują lub miały kontakt, a są zaszczepione na przykład, czy nie widać żadnych objawów? Czy te osoby tak samo mogą zarażać, czy mniej zarażają? Znacznie mniej, ponieważ od tego, jak się rozwinie choroba, zależy okres, w którym będziemy zakażali innych. Z reguły to występuje dość krótko, 24 godziny przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów. I jeżeli te objawy zostaną natychmiast tłumione, to możliwość zakażenia zanika. Poza tym ilości wirusa wydalane są znacznie mniejsze. Czyli mówiąc zdroworozsądkowo, podejrzewasz, że się zakaziłeś, kichasz, prychasz, to bez względu na testy siedź w domu, bo wtedy możesz zakażać. Nie masz objawów, test negatywny, nie zakażasz. Możesz spokojnie uznać, oczywiście, jeżeli test jest wykonany we właściwym czasie. Przez pierwsze 3 dni po kontakcie test wyjdzie negatywnie, dlatego że wirus jest w komórkach, ale jeszcze nie namnożył się na tyle, żeby go można było wykryć. Później to prawdopodobieństwo rośnie. Najwygodniej wykrywać 6-7 dnia po kontakcie z osobą chorą. Panie profesorze, ja miałem taką cichą nadzieję, że jednak na jesieni ta fala będzie niewielka. Może powiedzieć, jest mniejsza, połowę mniejsza, ale jednak jest spora. To nie można mówić, że tych chorych jest mało. No, nie ma takich tragedii jak w niektórych krajach, jak Rumunia, Rosja, już nie mówię o krajach pozaeuropejskich, no ale jednak jest sporo. Czy to już jest naprawdę ostatnia fala, czy teraz ci, co się nie zaszczepią, przechorują i koniec, czy czeka nas jeszcze coś?
Musimy pamiętać o jednym fakcie. Co roku dochodzi nam około 300, powyżej 300 tysięcy nowych obywateli, którzy nigdy się z tym wirusem nie zetknęli i w pewnym momencie mogą posłużyć do utrzymania go w populacji. Jeśli chodzi z kolei o wielkość, akurat tak się składa, że mamy połowę zaszczepioną, no tam troszeczkę ponad połowę i połowę niezaszczepioną, więc ta fala aż taka nie będzie. Ale co innego jest niepokojące. W ciągu kilku tygodni zdołaliśmy zdziesięciokrotnić liczbę zgonów na każdy milion obywateli w ciągu jednego tygodnia. I tu zaczynamy posuwać się do góry w całej tabeli. Oczywiście do Rosji nam jeszcze daleko, ale na przykład Wielką Brytanię bez najmniejszych problemów wyprzedziliśmy. Mimo że tam obostrzenia są... A dlaczego wyprzedziliśmy? Tam jest więcej zaszczepionych. Po prostu. I to jest właśnie ten powód. Bo szczepienia przede wszystkim służą ochronie przed ciężkim przebiegiem i zgonem, bo przed zakażeniem po prostu nic ochronić nas nie może poza barierami fizycznymi. W obu krajach noszenie maseczek spadło praktycznie do 30%, co w skali kraju jest bardzo mało, bo jeżeli w jednym miejscu jest 70, to oznacza, że w drugim wcale. Panie profesorze, te pierwsze mutacje wirusa, z którymi mieliśmy do czynienia, wydawały nam się groźne, ale teraz okazuje się, że pojawiły się kolejne. Czy my jesteśmy odporni na to, co się pojawia w tej chwili, na te kolejne litery greckiego alfabetu? Jesteśmy w stanie reagować? Czy za chwilę też wszystkie szczepionki będzie można wyrzucić i potrzebne będą nowe? Jak na razie nie widać, żeby nam groziło wyrzucenie szczepionek. Tu od razu powiem, wszystkie szczepionki zawierają ten sam element wykonawczy. Różnie przygotowane, ale pochodzący z tych szczepów, które były na początku. I działają w podobny sposób. Widać ich działanie na populacji. Mutacje, oczywiście wirusy z natury mutują bez przerwy. W każdym organizmie powstają nowe mutacje. Nie na tyle jednak, żeby pozbyć się swoich tak zwanych obszarów krytycznych, czyli tych miejsc, które decydują o ich przetrwaniu w organizmie. Stąd nie przywiązywałbym aż takiej wagi do mutacji. Więcej bym zwrócił uwagę na pewne zachowania, które stały się przyczyną łatwiejszego szerzenia wirusa. To są zarówno opóźnienia w izolacji, to znaczy w pójściu potwierdzeniu, bo wtedy ten osobnik jest w izolacji, nie szerzy, jak i pewną beztroskę w populacji, która tak jak zachowuje, jak na początku była w porządku, to teraz zachowuje się tak, jakby nic się nie działo. No, na początku koronawirusa nie było tak silnej propagandy antyszczepionkowej i wręcz mówiącej, że to nic takiego. Panie profesorze, czy my już wiemy coś o powikłaniach, realnie o uszkodzeniach wywołał koronawirus w tej populacji? No bo minęło ponad półtora roku od kiedy pojawił się koronawirus, a biorąc pod uwagę Chiny to 2 lata. Czy wiemy coś, jaka jest skala i jaki jest stopień tych uszkodzeń, które wywołuje koronawirus? Po pierwsze, czy to dotyczy wszystkich, czy to dotyczy niektórych i w jakim stopniu? No więc problem jest taki, że nie wiemy dokładnie, kogo dotyczy. Pojawiają się nowe powiązania. Ostatnio z demencją. Przedtem mówiło się tylko o mgle covidowej, czyli o jakichś problemach psychologicznych, o różnych powiązanych. Teraz się mówi wyraźnie, że u osób, które dość łagodnie przeszły samo zakażenie, może dojść do procesów o charakterze demencyjnym. Nie mówiąc już o tym, że... Nieodwracalnych? Słucham? Nieodwracalnych procesów? Tego typu procesy są niestety nieodwracalne. Wiadomo, że powiązane są
To jest wirus, którego receptory znajdują się w bardzo wielu miejscach i problemem jest późniejsza agresja własnego organizmu. Przy SARS-ie do 3 lat to się ujawniało, więc jesteśmy jak gdyby w połowie tego, co dowiemy się jeszcze pewnie o paru. Wiemy, że u dzieci, które dość łagodnie przechodzą zakażenia, istnieje cały zespół, kilka różnych zespołów. Tu są problemy, to będziemy dowiadywali się jeszcze przez długi okres czasu, co najmniej drugie tyle, co minęło. Niezbyt to optymistyczne. Chronimy się i wbrew temu, co różni durnie państwo mówią, szczepmy się. Kto może, żeby się nie zakazić, bierzmy nawet, jak damy radę, 3 szczepionki. Po 5 roku niestety dopiero można. Nie dajmy się zakazić, dbajmy o siebie. I naprawdę nie wierzmy szarlatanom. Bardzo dziękuję. Profesor Włodzimierz Gut był moim i państwa gościem. Dziękuję, kłaniam się.